Dwa ambulanse, instalacja tlenowa i aparat cyfrowy RTG to warte prawie 2 miliony złotych nowe nabytki Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Zakup karetek był możliwy dzięki dofinansowaniu z samorządu powiatu cieszyńskiego. Powiat zawsze stara się wspierać szpital, bo to pośrednio wspieramy mieszkańców powiatu, którzy z tego szpitala, z opieki tego szpitala korzystają. Natomiast dwie poprzednie karetki były już w takim stanie, że według mnie nadają się tylko do wyzłomowania, ewentualnie do wwożenia jakichś rzeczy na terenie szpitala. Raczej już nigdy dalej wyjechać nie mogą. Natomiast tu jest kwestia transportu mieszkańców, chorych, pacjentów i jeżeli coś się wydarzy, to każdy chce być jak najszybciej dowieziony czy przetransportowany. Ja oczywiście życzyłbym sobie, żeby te karetki były jak najrzadziej potrzebne, ale niestety doświadczenie ostatnich lat uczy, że będą wykorzystywane co najmniej tak samo jak te poprzednie. Nowe ambulanse warte ponad 80 tysięcy złotych to pojazdy typu B zawierające sprzęt umożliwiający udzielanie pomocy medycznej, a także specjalistyczne nosze umożliwiające szybszy i wygodniejszy transport pacjentów. Nowoczesny aparat RTG to sprzęt umożliwiający masowe robienie dużej liczby zdjęć. Jest to w pełni cyfrowy aparat RTG do wykonywania pełnego spektrum badań układu kostnego, tkanek miękkich, wszystkich wymaganych w szpitalnym oddziale ratunkowym czy w naszym zakładzie diagnostyki obrazowej. Dodatkowa instalacja sprzężenia tlenu ciekłego zabezpieczy ciągłość dostarczania tego gazu pacjentom. Inwestycje sfinansowane zostały z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.